Mam przyjemność, imprezę, konkurs na potrawę kresową w Kruszynie robić po raz chyba już 10. Od 6 lat jest to konkurs o zasięgu wojewódzkim. Bardzo się cieszymy, że pan marszałek województwa opolskiego wspiera tego typu imprezy. Z całego województwa zjeżdża do nas 20 kilka pań, panów, którzy przygotowują tradycyjne potrawy kresowe, przepisy z reguły przekazywane z pokolenia na pokolenie. Bardzo się cieszymy, że akurat tutaj w środowisku Kruszyny, gdzie wielu ludzi jest przesiedleńców z Zabuga i pamiętają jeszcze najstarsi, jak to wszystko się odbywało, właśnie możemy tego typu imprezę przeprowadzić. W tym roku po raz pierwszy organizatorem głównym jest parafia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Kruszynie. Ksiądz proboszcz Tomasz Gospodaryk. Jesteśmy mu wdzięczni, ponieważ jakby on firmował swoim nazwiskiem wniosek do pana marszałka o dofinansowanie i możemy mieć bogaciej po prostu. Że dla tych rzeczy, a także dla ducha, bo staramy się zawsze tutaj puszczać lwowskie i kresowe melodie. Dzisiaj mamy zespół, kapelę podwórkową Baniaki z Brzegu. Jest to jedna z imprez, którą robimy, niezwykle zwarta. Całość trwa 2-3 godziny, ale wrażenia, które ludzie mają, wychodząc stąd, są bardzo, bardzo ciekawe. Kulebiaka z kaszą gryczaną i twarogiem. Potrawa wschodnia, kresowa, w zależności od pory roku zmieniało się na dzienie. I tutaj zwracam uwagę, kulebiak miał takie ładne dekoracje. Troszeczkę gospodyni musiała się wysilić, ale jak były wyjmowane z pieca, to były takie bardzo ładne i to już podnosiło smak produktu. Przyjechałyśmy dzisiaj z grzybkami, ciasteczkami miodowymi, które tutaj bardzo się podobały wizualnie, ale też i smakowały. Te ciasteczka grzybkowe to taka tradycyjna potrawa kresowa, bo wiadomo, grzyby, fasola, kapusta to takie tradycyjne i produkty, które wykorzystywano na kresach. Te akurat grzybki to było takie przyjemne z pożytecznym. Ciasto piernikowe i lepienie tych grzybków było takim pomysłem na integrację, gdzieś tam na spędzanie wspólnego czasu. Panie bardzo aktywne, reaktywowane są tradycyjne, stare przepisy i przekazywane są na pokolenia. I to jest właśnie wartość dodana kuchni kresowej w dzisiejszych czasach w gminie Popielów. To brawa dzisiaj przygotowała kotlety mielone z kaszy gryczanej, to jest potrawa kresowa, jak i również koleżanka przygotowała też. Ja przygotowałam potrawę bezmięsną, gołąbki z kaszy gryczanej, z cebulką i z sosem grzybowym. My to uwielbiamy. Myślę, że komisji posmakuje. Przyjechałyśmy z sercem na talerzu właśnie, które pokazałyśmy na talerzu i w sumie które jest zrobione z serca wieprzowego, z warzywami. Z dodatkiem warzyw, z marchewką, burakiem, ogórkiem kiszonym i selerem. Dusimy to, to jest bardzo pracochłonna potrawa. Dusiłyśmy ją około 6 godzin, ale warto ją spróbować. Także bardzo smaczna, prosta kuchnia kresowa. Przepis jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Przyjechał z Dublan, z gminy Sambor, z powiatu lwowskiego. Przepis mam od mojej teściowej, która nam zdradza i przekazuje te dania kuchni kresowej, które my pokazujemy na zewnątrz i promujemy, jak tylko możemy najlepiej.
to są ziemniaki z mięsem gotowane z warzywami i do tego są liście laurowe, ziele angielskie. Najpierw się mięso dusi z liściem i z tym, później ziemniaki się gotuje i później razem się to wszystko miesza i obija. Kresowa potrawa z Lwowa, okolice Lwowa. Jestem razem z panią Anią. Wystawiamy naszą słodką jagłę oraz soki z kruszyńskiej zagrody. Mamy białą kolę, mamy zioła, mamy melisę, mamy lawendę oraz na słodko mamy jagłę, która jest serwowana razem z prażonymi jabłuszkami. Pani Aniu, może pani coś jeszcze powie? Wszystkie produkty są, zioła są z kruszyny, z ogrodu mojego. Wszystko wykonuję sama na bazie naturalnych składników, a jagła jest tradycjonalnym daniem z rychci i z drohobycza po mojej babci. Dlaczego jest to dla nas ważne? A to dlatego, że wszyscy mieszkańcy rdzennej Kruszyny kiedyś przyjechali tutaj ze Stanisławowa. Wszystkie potrawy, które tutaj państwo możecie skosztować, są na co dzień u nas w domach przez nasze babcie gotowane. A ważne jest to dlatego, żeby przypominać młodemu pokoleniu o tych ludziach, co tutaj są i co kiedyś gościło w ich kuchniach. Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Program zrealizowano we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.